O tym wiedzą nawet dzieci. Zapłaciłeś już za śmieci. Włącz logikę w każdym kroku. Wezmą je za darmo. W przoku. Nie zapłacisz drugi raz. Zyskasz ty i zyska las. Zużyta elektronika. AGD. Sprzęty domowe. Chemikalia. Leki. Baterie. Akumulatory. Opony. Gruz. Szkło. Papier. Popiół. Są przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach. Z opłat za pozostawione w przok odpady zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Suwałki posiadający dokument potwierdzający miejsce zamieszkania. Nie oszukuj sam siebie. Nie płać dwa razy. Projekty uchwał przygotowane na najbliższą sesję Rady Miejskiej Suwałk wskazują na to, że mieszkańców i przedsiębiorców czekają podwyżki. Niektóre z nich sięgają 100%. Do tej grupy należą opłaty za korzystanie z parkingów. Aktualnie obowiązujące stawki nie były podnoszone od ponad 9 lat, argumentuje prezydent miasta, wnioskujący o zmianę stawek. I w zasadzie jest to jedyne uzasadnienie, jakie znaleźliśmy w dokumencie przedłożonym Radzie. Półgodzinny postój, jeśli Rada zatwierdzi propozycję Czesława Renkiewicza, będzie kosztował złotówkę. Pierwsza godzina 2 złote, ale druga już 2,40, trzecia 2,80. Czwarta i każda kolejna wiązała się będzie z opłatą w wysokości 2 złotych. Zmienią się również opłaty abonamentowe za pozostawienie samochodu w strefie płatnego parkowania. Miesięczny abonament urośnie z 80 do 120 zł. O 100 zł z 250 na 350 urośnie abonament półroczny. O 1/3 z 400 na 600 podniesiona zostanie stawka abonamentu rocznego. W projekcie uchwały nie ma ani słowa o zmianie opłat w dwóch kategoriach, tej dla mieszkańców strefy oraz opłat za miejsca zastrzeżone, czyli tak zwane koperty. Pierwsi użytkownicy nadal zapłacą miesięcznie 15 zł, przy jednorazowej opłacie za okres pół roku 70, a za rok 120 zł. Koperta w strefie płatnego parkowania to wydatek rzędu 1000 zł za pół roku lub 2000 za cały rok. Jeśli radni zatwierdzą propozycję prezydenta dotyczącą opłat za zajęcie pasa drogowego, to miejska kasa może się według wyliczeń wzbogacić o dodatkowe 20% dotychczasowych wpływów z tego tytułu. Zaplanowano także wzrost podatku od środków transportowych. W tym przypadku wpływy do miejskiego budżetu mogą się zwiększyć o około 260 tysięcy złotych.